Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój Tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój Tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia. A moimi gośćmi są dzisiaj pan Andrzej Niedbała, dyrektor Wydziału Remontów i Inwestycji Urzędu Miasta Płocka. Dzień dobry, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka. Oraz Tomasz Żulewski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. Dzień dobry Państwu. Poprzednie spotkanie poświęciliśmy inwestycjom, które są zaplanowane do realizacji w przyszłym roku. Dzisiaj natomiast chciałabym porozmawiać z panami o inwestycjach drogowych. I korzystając z obecności osób, które w dużej mierze są odpowiedzialne za budowę i remonty dróg w Płocku, poprosiliśmy naszych czytelników wczoraj o przesłanie pytań, jakie chcieliby zadać w tym temacie. I od wczorajszego popołudnia przesłano ich aż kilkadziesiąt. Ale proszę się nie bać, wszystkich zadawać nie będę, tylko te najważniejsze. Natomiast pierwsze i myślę podstawowe pytanie do panów to, jakie inwestycje drogowe, takie najważniejsze według panów, będą realizowane w przyszłym roku i gdzie płocczanie mogą spodziewać się utrudnień w roku przyszłym? Który z panów chce zacząć, bo to... Panie dyrektorze, proszę bardzo. Zawsze moja lewa strona zaczyna, także akurat na pana też. Aha, no dobrze. Znaczy w przyszłym roku większość remontów i przebudów to będą kontynuacje z tego roku, które mamy, czyli to będzie dalszy etap ulicy Klińskiego, czyli teraz brakujący odcinek między ulicą Kolegialną a Norbrytańską i Warszawską. Tutaj planujemy wybudować rondo. W przyszłym roku praktycznie od początku wiosny, pewnie luty, marzec, zaczniemy już tutaj pracę realizacyjną na przebudowę całkowicie tego skrzyżowania i powstanie rondo. To będzie praktycznie ostatni odcinek ulicy Klińskiego, który będzie realizowany. W planach jest również budowa parkingu do ZOO, który praktycznie lada, myślę, że tydzień, myślę, na początku stycznia już pewnie się zacznie już budowa, bo już dokumentacja projektowa jest już praktycznie na ukończeniu. Za chwilkę będą pozwolenia i wykonawca na pewno wejdzie już na realizację. Jest to realizacja w systemie projektu i buduj, więc sobie tutaj już za chwilę obecną wykonawca będzie na placu budowy i będzie realizował to zadanie. Też takim zadaniem, które wejdzie nowe, chociaż jest wpisane już w budżecie w tym roku, będzie przebudowa budowa nowego wiaduktu do ZOO. Myślę, że lada miesiąc, na początku miesiąca stycznia, początek lutego powinniśmy już ogłosić przetarg na budowę nowego wiaduktu do ZOO i rozbiórkę tego istniejącego. A prace tam realnie kiedy się zaczną? Myślę, że na początku tam prace, że tak powiem, z rozbiórką to będą na samym końcu, bo dopiero po wybudowaniu wiaduktu, ale prace takie z fundamentowaniem i wykonaniem pali, myślę, że to spokojnie będzie można realizować nawet w zimę, więc sobie tutaj nie będzie. Jeżeli rozstrzygniemy przetarg, myślę, że wykonawca od razu wejdzie na plac budowy i będzie realizował tu fundamentowania, pale, więc to spokojnie można realizować nawet w takich niższych temperaturach. To nic nie stoi przeciwko, żeby to rozpocząć budowę. To będą takie właśnie tutaj w rejonie Starówki i IZO prace realizacyjne. Mamy też kontynuację ulicy Kolejowej. Na chwilę obecną jest tam już pierwszy etap ulicy Kolejowej. Znaczy można powiedzieć, że taki drugi etap, bo pierwszym etapem było wybudowanie zbiornika retencyjnego w ulicy Krakówki i połączenie go z ulicą Kolejową. Ten etap już jest zakończony praktycznie w 100%. Zostało tylko praktycznie ogrodzenie zbiornika retencyjnego, ale to już jest też prawie na ukończeniu. Wykonawca pierwszy odcinek, tam 300-metrowy ulicy Kolejowej, już praktycznie kanalizację deszczową, myślę, że do końca roku powinien już wykonać i zaczniemy pewnie już pracę z drogówką, ile pogoda pozwoli. I zaczniemy oczywiście drugi etap, czyli trzeci etap, czyli drugi Kolejowej, a trzeci od całej inwestycji, czyli ten ostatni odcinek 300 paru metrów do ulicy Zielonej. Więc sobie tutaj będą też takie jedne z głównych utrudnień komunikacyjnych pewnie na lewobrzeżnej części Płocka. Z nowych inwestycji będziemy mieli przebudowę brakującego też odcinka ulicy 3 Maja. Tu jest od ronda nowo wybudowanego do ulicy Klińskiego, więc to jest też nieduży odcinek, ale praktycznie też już, no, już wymagający już przebudowy, więc sobie też to, myślę, że też na początku stycznia ogłosimy przetarg na realizację tego zadania. No i przebudowa ulicy Boryszewskiej. Mamy w planach, w budżecie mamy zarezerwowane środki i też myślę, że na pewno w 2020 roku takie prace się rozpoczną na całej ulicy Boryszewskiej.
O, świetnie, bo to pytanie również padło od naszych czytelników. Panie Andrzeju, jakie duże... A jeszcze ulica Korczaka też, miała ona się faktycznie zakończyć w tym roku, ale mamy przesunięcie terminu z tego względu, że jeszcze doszły nam prace, które w tym samym czasie, na tym samym odcinku realizują wodociągi. Nie było tego w pierwotnym projekcie, ale jest tam wykonywana kanalizacja sanitarna przez wodociągi i no niestety trochę nam się przedłużył termin realizacji tego zadania. Ale myślę, że tak na początku kwietnia, do końca kwietnia powinna już być całkowicie zrealizowana. Panie Andrzeju, to z perspektywy urzędu, które będą najważniejsze, największe inwestycje drogowe? To może rozpocznę od tego, że będzie część projektów w kontynuacji i to będzie na pewno ulica Maneżowa, która zostanie, zakładam, zakończona w połowie kwietnia 2020 roku. Jest to odcinek łączący ulicę Spółdzielczą, jak i ulicę Strzelecką. Będzie kontynuacja zadania ulicy Ośnickiej na odcinku od ulicy Górnej do ulicy Dziedziniec, jak i również Stanisława Stomy. Stanisława Stomy jeszcze w tym roku powinno być zakończona. Tak naprawdę to są prace już takie, no bo przejezdność już mamy, tak? Bo jeszcze w dniu wczorajszym wizytowaliśmy ten odcinek. To jest taka uliczka, jakby powiedzieć, w centrum miasta, ale naprawdę, proszę mi uwierzyć, stworzyła sporo problemów organizacyjnych, tak? No bo to jest ulica jednokierunkowa. Mieliśmy jeszcze tam do wybudowania parking dla przedszkola. Jednak to mówię, to już będzie zakończona w tym roku, jednak tam jakieś jeszcze utrudnienie i prace naprawcze, jak pogoda pozwoli, to w tym roku zakończymy. 2020 to jest, jakby powiedzieć, w zakresie robót projektów inwestycyjnych w obszarze drogowym, bo wydział inwestycji remontów to nie tylko i wyłącznie obszar drogowy, jak i infrastrukturalny, szeroko pojęte tutaj te słowo, to mamy w priorytetach, to jest ulica Spółdzielcza, na odcinku od ulicy Chopina do Wyszogrodzkiej tak naprawdę ten cały odcinek będzie podlegał przebudowie, ale generalnie w obszarze odwodnienia wiaduktu, jak i wód opadowych, jak i kanałów sanitarnych. To trzeba uporządkować, ten obszar. Można powiedzieć, od Chopina, to znaczy w zakresie drogowym, kanalizacja deszczowa i sanitarna będzie praktycznie na całym odcinku naprawiona wraz z budową zbiorników retencyjnych. To oznacza, że wreszcie nie będzie tam zalewany, bo to jest w okolicach tego wiaduktu? Nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie wreszcie, bo już jakoś tych ostatnich podtopień nie było, mimo tego, że tych nawalnych opadów było. To jednak ten układ, który tam jest na tą chwilę, zaczął działać, ale nie zmienia to faktu, że my zajmiemy się tym tematem na nowo i jakby wariant zastępczy zostanie wprowadzony. Następnie to są odcinki, które dzisiaj, znaczy o inwestycje, które są już, można powiedzieć, w dobrym kierunku, że będą na pewno realizowane. To są parcele. To ponieważ, tak jak już pan Tomasz wspomniał, pan prezydent podpisał umowę na dofinansowanie tego odcinka i będzie to w realizacji. Wyznaczony mamy termin na podpisanie umowy z wykonawcą na 16 grudnia, więc zakładam, że to będzie już jakby, to już jest zapieczętowane i zapewnione, że będzie ten odcinek realizowany. W dniu dzisiejszym otworzyliśmy ofertę na Okopową. To jest niewielki odcinek na osiedlu Radziwie. Otworzono oferty, więc też jest wszystko wskazuje na to, że ten odcinek też będzie realizowany, już jakby zagwarantowany. Mamy jeszcze dwa odcinki, może o mniejszej skali, ale te też jak najbardziej my je traktujemy, czy to jest mały, czy to jest duży odcinek, poważnej inwestycji. Praktycznie... Dla mieszkańców są. Tak, to naprawdę, my zdajemy sobie z tego sprawę, że komfort, jaki dzisiaj miasto powinno spełniać w postaci dojazdu do posesji, jest jakby standardem wszędzie, tak, że nie powinno to być jakimś tam większym utrudnieniem i są takie uliczki, które znalazły się, jest ulica Bliska i ulica Cisowa, to jest osiedle Borowiczki. No oczywiście dużym tematem, który wiąże się z dużym finansowaniem i jest jakby dużym priorytetem dla miasta, jest dalszy etap ulicy Przemysłowej, tak, to jest całe tereny inwestycyjne i z tym związane. Wiadomo, to wiąże się jak ze środkami zewnętrznymi, które no, oczekujemy, że zostaną, jakby powiedzieć, przydzielone, i, no, żeby to zadanie było bardziej realne do wykonania.
Ale jest realne, że w 2020 się rozpocznie ta inwestycja? Jest taka opcja. No dobrze, brzmi to fajnie. Powiem szczerze, kilka tych inwestycji, które panowie wymienili, to pojawiały się wśród pytań czytelników, ale tutaj jedna i podstawowa była, która najczęściej się pojawia, zresztą już od dawna. Kiedy doczekamy się drogi i kanalizacji na ulicy Granicznej? Panie prezydencie, czemu nie dotrzymał pan obietnicy z ulicą Graniczną? To tylko dwa z kilkunastu pytań w tej sprawie, które do nas dotarły. Czy mają panowie wiedzę na ten temat? Ja ze swojej strony, jako wydział, który przygotowywał tą inwestycję, to znaczy jesteśmy w posiadaniu dokumentacji projektowej i wszystkich pozwoleń, które są wymagane prawem do zrealizowania tego, jesteśmy w posiadaniu. To jest aktualne i czynne. Tak? No, środki się w tym roku na 2020 nie znalazły. Ale proszę, podtrzymuję tą moją wiedzę, która była do tej pory. Środki zewnętrzne. O to, krótko mówiąc, trzeba powalczyć przy tym zakresie, który jest tam do zrealizowania. No to jest trochę inna informacja niż pan prezydent przekazywał podczas spotkania z mieszkańcami, ale rozumiem, że o to musiałabym spytać pana prezydenta. Jak najbardziej, to jest pytanie skierowane bardziej w stronę pana prezydenta. Mm-hmm. No to kolejne pytanie z listy w takim razie. Czy ktoś weźmie się za ulicę Małą? Dziura pogania dziurę. Małą? Małą. Małą. Na skarb. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, gdzie jest ta zapiszmy ulica, sobie to, udzielimy odpowiedzi. Ja obiecuję, że przekażę panu wszystkie pytania od naszych czytelników. To kolejne pytanie, czy nie można było ulicy Kolejowej na Radziwiu robić razem ze Starym Mostem? Czy no, oczywiście można by było robić, jakbyśmy mieli własne finansowanie, ale musimy wziąć pod uwagę, że i na most, i na ulicę Kolejową otrzymaliśmy dofinansowania. I to było dofinansowanie, które otrzymaliśmy z dwóch różnych źródeł i w dwóch różnych terminach. Tak jak rozmawialiśmy na początku 2019 roku, w pierwotnym projekcie budżetu nie było mowy o przebudowie mostu Legionu Piłsudskiego, więc mówię tutaj, dopiero te środki, to zadanie dopiero znalazło się troszeczkę później. Wpisaliśmy wniosek do ministerstwa o że tak powiem, dofinansowanie w 50% na przebudowę tego obiektu. Dostaliśmy je i te zadanie weszło do realizacji, więc mamy tutaj, a dopiero w późniejszym okresie dostaliśmy dofinansowanie na ulicę Kolejową. I połączenie tych dwóch inwestycji oczywiście mogłoby być, tak? Ale no niestety też w innym czasie ogłosiliśmy przetargi, mając dopiero zabezpieczone środki finansowe na jedną i na drugą inwestycję. No i też musimy wziąć pod uwagę, że ulica Kolejowa praktycznie ona zaczęła się od początku września, końcówka sierpnia, początek września, tylko że nikt tego nie widział, bo to były prace realizowane właśnie w ulicy Krakówka i budowanie zbiornika retencyjnego. I dopiero od tego zbiornika retencyjnego możemy dalsze etapy dopiero budować ulicy Kolejowej, więc tutaj dopiero wykonawca na początku, w połowie listopada wszedł dopiero na budowę ulicy Kolejowej, więc też musiał praktycznie 2,5 miesiąca poświęcić czasu na wybudowanie zbiornika retencyjnego, żeby dopiero mógł wejść na ulicę Kolejową. Dobrze, to kolejne pytanie, na które pan już chyba odpowiedział. Kiedy miasto zacznie remontować ulicę Przemysłową, ta ulica to dramat. Znaczy, ale to właśnie nie wiemy. Ale to zakładam, że pewnie chodzi o odcinek między Tysiąclecia a Narodowych Sił Zbrojnych. Faktycznie to jest odcinek, który wymaga całkowitej przebudowy, już nie remontu, tylko przebudowy. Planujemy w 2020 roku wykonać dokumentację projektową, bo mówię, no bez tego ani rusz. Możemy zrobić jakąś nakładkę, remonty, ale tam faktycznie on wymaga całkowitej przebudowy. Więc sobie odcinki Przemysłowej w rejonie Kostrogaju zostały już wykonane dużo wcześniej, teraz Tysiąclecia. Więc mówię, no tutaj zakładam, że czas 2021-2022 powinno wejść do realizacji też. Kolejne pytanie, nie wiem, czy akurat jest do panów. Kiedy powstanie kanalizacja w ulicy Grabówka, to pewnie bardziej do wodociągów. Znaczy, no właśnie o tym już mówiłem. Grabówka jest dość długą ulicą, więc mówię, no tutaj, a ja jest mało zamieszkała, że tak powiem. No, na części jest faktycznie tych budynków jest sporo poustawianych, ale no część jest, że tak powiem, że tak mało zaludniona. Więc mówię, na części tej ulicy już teraz jest wybudowana, na części jest budowana w trakcie budowy kanalizacja sanitarna, więc mówię, tutaj te odcinki, które my teraz realizujemy przy przebudowie i budowie ścieżki rowerowej, to na tych odcinkach, czyli od ulicy Gościniec, od Gościńca w stronę praktycznie Niedzielaka i tam jeszcze około chyba
400 czy 500 metrów dalej w stronę mostu. Wiem, że kanalizacja sanitarna będzie wybudowana, więc już jest wybudowana, więc tutaj nie wiem, o które odcinki chodzą, tak, ale tutaj chodzi o dokładnie o to już jest trasa. Zakładam, że oceną. Pewnie tak. Prawdopodobnie tak. Dalej, czy planowana jest przebudowa ostatniego odcinka ulicy Chopina i uporządkowanie tamtejszej kanalizacji? To chyba tak, chodzi to już odpowiedziałem w zakresie ulicy Spółdzielczej. Czy planowane jest ponowne włączenie lewego pasa wjazdu na rondo, na Nowy Most, od strony Łącka? Aktualnie jest zamalowane białymi liniami. Znaczy, to była tymczasowa organizacja, która była w trakcie przebudowy mostu i takie rozwiązanie wprowadziliśmy, aby usprawnić ruch powrotny z lewobrzeżnej części Płocka, centrum miasta. Teraz nie ma takiej potrzeby, żeby, bo most już jest jeden i drugi są otwarte. Wiadomo, że troszeczkę są utrudnienia na ulicy Kolejowej, ale no, tutaj nie ma takiej potrzeby, żeby ten lewoskręt wykonać na chwilę obecną. Dobrze, to pozostałe pytania zadamy już po przerwie. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, witam Państwa po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj pan Andrzej Niedbała. Witam Państwa. I pan Tomasz Żulewski. Witam Państwa. Rozmawiamy o inwestycjach drogowych i dzisiaj spełniamy marzenia naszych czytelników, którzy zadali nam mnóstwo pytań, a panowie na nie dzielnie odpowiadają. Kolejne pytanie mamy w sprawie ulicy Kombatantów. Jak pisze nasz czytelnik, z wojska, synów pułku czy pałacowa dawno po remoncie, a Kombatantów zapomniana. Opuszczona w środku ulica źle się prezentuje na odnowionym wokół osiedlu. Pokruszony beton wylewany przez właścicieli posesji ponad 30 lat temu źle wygląda. Każdy mieszkaniec tworzył drogę przed swoim domem. W końcu urząd miasta mógłby trochę zainwestować i polepszyć komfort jazdy. Co panowie na to? To może w ramach uspokojenia, na pewno pamiętamy, to nie jest zapomniana ulica, ten projekt jest jakby podtrzymywany, my posiadamy projekt na tą ulicę, jednak no wiadomo, na to potrzebne są środki, na tą chwilę te środki nie zostały zabezpieczone na rok 2020, więc no zobaczymy. Musimy częściej o tej ulicy pisać w takim razie, może będą na 2021. No, powodzenia, mogę powiedzieć. Kolejne pytanie. Kiedy remont ulicy Wyszogrodzkiej od Alei Kilińskiego, a szczególnie chodników? Co do chodników remontu, to my tam część chodników w tym roku i w ubiegłym wykonaliśmy w ramach bieżącego utrzymania. Była zawsze rozmowa, że ulica Wyszogrodzka dopiero wejdzie do realizacji, jak wykonamy ulicę Kilińskiego, bo tutaj jest, wszystko wiąże się z rozdziałem kanalizacji. Nie ma w ogóle, nie było deszczówki, no teraz deszczówka będzie wybudowana w Kilińskiego i wtedy będzie można rozpocząć budowę ulicy, czy przebudowę ulicy Wyszogrodzkiej, tego brakującego odcinka. Dokumentacja jest chyba zrobiona, tak? Jest zrobiona, więc zakładam, że 2021-2022 powinno to wejść do realizacji, ale też no, na chwilę obecną nie ma to w WPF-ie. Była zawsze rozmowa, że dopiero po wybudowaniu kanalizacji deszczowej w ulicy Kilińskiego. Tak, po wykonaniu układu całego, który jest jakby wodno-kanalizacyjnego w Kilińskiego, z budowaniem kolektorów, które odbiorą te wodopadowe z Wyszogrodzkiej, to dopiero wtedy może to wejść w realizację. Rozumiem. To kolejne pytanie. Kiedy zostanie przynajmniej utwardzona ulica Zbożowa do obwodnicy? Już teraz można urwać tam zawieszenie. Czy ulica Zbożowa jest utwardzona w tym zakresie, w którym możemy to wykonać? Ja wiem, że pewnie mieszkańcy Płocka tego nie wiedzą, ale gmina miasta Płock posiada tylko i wyłącznie 3-metrowy pas tej ulicy Zbożowej. Reszta są działki prywatne, więc to, co jest na działkach naszych, jest utwardzone destruktem. Wiem, że tam jeżdży się fatalnie, no bo jeżeli samochody się mijają, muszą zjechać z tej części. No ale na chwilę obecną nic innego nie możemy zrobić. Musimy pozyskać tereny i dopiero przystąpić do budowy tej drogi. Wiem, że w planie miejscowym jest teren zarezerwowany, więc tutaj prawdopodobnie w przyszłości będzie ta ulica realizowana. Na chwilę obecną też kwestia pieniędzy. No kwestia pieniędzy, tak, a na chwilę obecną co to jest możliwe do zrobienia jest wykonane, więc więcej nic nie możemy zrobić. To kolejne pytanie od rowerzysty. Kiedy będzie remont ścieżki rowerowej na ulicy Narodowych Sił Zbrojnych, między innymi wymiana nawierzchni na asfaltową?
Tak, to są pierwsze ścieżki praktycznie, które były budowane w mieście Płocku. Nie są one w najgorszym stanie. Faktycznie komfort jazdy po asfalcie, a po kostce brukowej no, nie ma tutaj co, nieporównywalne, tak. Ale zakładam, że dopóki pewnie jeszcze będą mogły funkcjonować w takim stanie, jakie są, myślę, do remontu nie przystąpimy tak za szybko też. Kiedy będzie akcja obniżania uciążliwych krawężników na ścieżkach rowerowych, na przykład na ulicy Otolińskiej, Chopina, Przemysłowej czy Kostrogaj? Czy część, rozumiem, że na ścieżkach rowerowych, tak? Też sporo uciążliwe już, dla tak, sporo już chodnie takich właśnie uciążliwych zjazdów na ścieżek rowerowych, połączenie zostało już wykonanych w ramach bieżącego utrzymania, tak samo jak wykonujemy i obniżenia przejść dla pieszych w rejonach rejonach przejścia dla pieszych, mówię, na schodników, tak samo i przy przejazdach na ścieżkach rowerowych wykonujemy, więc tutaj myślę, że w ramach bieżącego spokojnie moglibyśmy to w przyszłym roku zaplanować i wykonać. I fajnie. To kolejne pytanie z tych trudniejszych, a może i nie. Kiedy jest planowany remont ulicy Boryszewskiej? Podobno miał być w 2020 roku. Czy nie podobno, tylko będzie Boryszewskiej. Mamy to zaplanowane w budżecie, dokumentację mamy, mamy zarezerwowane środki finansowe, więc sobie tutaj w 2020 na pewno przystąpimy do przebudowy ulicy Boryszewskiej. I kolejna dobra wiadomość. Czytelnicy się ucieszą. Pytanie o strefę płatnego parkowania. Kiedy w końcu zostaną obniżone krawężniki? To wiem sama z praktyki, że w niektórych miejscach jest naprawdę bardzo trudno tam podjechać, a są wyznaczone miejsca płatne parkingi. Tak. Wszystkie krawężniki, które są w strefie płatnego parkowania, tak jak i pewnie w mieście, są wykonane zgodnie z wszystkimi przepisami. Są dopuszczone do użytkowania. Znaczy samo obniżenie krawężnika wiązałoby się praktycznie z przebudową wszystkich chodników. Samego obniżenia krawężnika nie możemy zrobić, tylko trzeba by przebudować chodniki, infrastrukturę. Często by to się wiązało jeszcze z przebudową studni teletechnicznych, więc sobie to jest ogromny koszt, żeby w całej strefie wykonać obniżenie krawężniku, więc sobie tutaj na pewno to nie będzie realizowane. Ulica Młyńska na Borowiczkach. Tu muszę powiedzieć, że dostaliśmy lawinę informacji w tej sprawie. Od kilkudziesięciu lat bez żadnego remontu ani przebudowy. Ulica krzywa, piaszczysta, bez odpływu wody. Woda się zbiera, powstaje ogromna kałuża i ludzie do głównej drogi nie mogą dojść. Walczymy o ulicę Młyńską już od lat. Ciągłe pisma kończą się przesyłaniem odpowiedzi typu kopiuj i wklej, które nie różnią się między sobą nawet przecinkiem, że co roku brakuje pieniędzy i może rozważą remont w przyszłym roku. Zapraszam kogoś z zarządu, żeby sobie tutaj pomieszkał. Czy to lato, czy zima, po deszczu jesteśmy odcięci od świata. Co z ulicą Młyńską? Zakładam, że ten temat zostanie przeze mnie osobiście przedstawiony panu prezydentowi jako, no, jako oddźwięk na to, że trzeba się tą ulicą zająć bezwzględnie. Przygotujemy materiał, ja po prostu sprawdzę, bo powiem szczerze, że nie pamiętam ostatniej korespondencji, jaka była w tej sprawie wysłana do mieszkańców i postaramy się odpowiedzieć w tym, co dalej z tą inwestycją? Świetnie. To nie jest duży zakres, bo to ulica Młyńska jest dość krótką ulicą, więc może jakieś środki w ciągu roku się znajdą. Na przykład. Może z oszczędności poprzetargowych. Zobaczymy. Tak jak rozmawialiśmy, małe inwestycje niekiedy są bardzo, bardzo ważne dla tak, mieszkańców. Tak, rozumiemy to. Czujemy to. Dlatego nie realizujemy nie tylko duże, również i małe. Tak. Tak. To kolejne pytanie. Czy można wyprofilować wjazdy na rondo La Jourdie od strony mostu i wiaduktu? Przydałyby się też kładki dla pieszych i ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Kolejowej. Wyprofilować, zakładam, że pewnie chodzi o geometrię wjazdu na rondo, bo profil to pewnie, zakładam, że tam pewnie nie ma z tym problemu. Geometria samego wlotu i wylotu ronda La Jourdie faktycznie w dokumentacji, którą posiadamy, jest troszeczkę zmieniona. Nie jest to duża zmiana geometrii, ale na chwilę obecną nie jest to tematem realizacji zadania przebudowy ulicy Kolejowej. Co do kładek dla pieszych w ulicy Kolejowej,
Raczej, nie oszukujmy się, nie mam możliwości technicznych, żeby tam wykonać, z tego względu, że po pierwsze jest strasznie dużo infrastruktury technicznej poukładane w chodnikach, a jeżeli chcielibyśmy zrobić kładkę, pewnie jakieś posadowienie trzeba by zrobić na chodnikach, to są też ogromne koszty, tereny. Miejsca, tereny, więc mówię tutaj, to na pewno to nie będzie brane nigdy pod uwagę, żeby w tak wąskim pasie drogowym realizować kładkę dla pieszych. I właśnie tak podobną mam sytuację z ścieżką rowerową w ulicy Kolejowej. Też nie jest zaprojektowana z tego względu, że po prostu nie ma, gdzie to, nie ma miejsca, żeby tam zaprojektować ścieżkę rowerową. Jest alternatywnie zrobiony szlak rowerowy, który biegnie w ulicy Krakówka, więc tym tutaj można spokojnie, nawet i bezpiecznie poruszać się. Jeżeli ktoś by chciał dojechać sobie powiedzmy do Łącka czy gdzieś ulicą Krakówką, spokojnie sobie rowerkiem dojedzie. Na pewno 100 razy bezpieczniej niż ulicą Kolejową. I, no tak, mniejszy ruch jest na pewno. I Kutnowską, tak. Niż na Kolejowej. No to kolejne pytanie. Czy jest możliwość położenia asfaltu na ulicy Bałtyckiej, osiedle Borowiczki? Bałtycka. W tym roku wodociągi realizowały tam zadanie budowy kanalizacji sanitarnej. Otworzenie po kanalizacji sanitarnej było wykonane z destruktu, więc sobie tutaj też nie ma problemu. Jest to utwardzony odcinek drogi. Na pewno asfaltu jako taka typowego budowy drogi z chodnikami nie planujemy na ulicy Potyckiej, więc tutaj... Na tą chwilę. Na to, znaczy, no, pewnie może w przyszłości za ileś tak, lat. No bo tak, to nie tylko jest jakby infrastruktura w postaci kanalizacji, ale też również infrastruktura obsługująca drogę, czyli oświetlenie, jak i kanalizacja deszczowa i tak dalej, i tak dalej. My patrzymy globalnie, proszę nam uwierzyć, ale naprawdę podchodząc do każdego zadania, to nie jest tylko i wyłącznie, ktoś ma wizję wybudowania samej nawierzchni. Sama nawierzchnia to jest, jakby powiedzieć, jakiś procent całego zadania inwestycyjnego. Całe zadanie inwestycyjne to składa się również na uzbrojenie terenu pod celem wybudowania właśnie drogi. No tam ta ulica, z tego co ja kojarzę, to dopiero się rozwija pod kątem budowy domków jednorodzinnych, więc jeszcze być to może nawet warto czasami chwilę zaczekać, z tego względu właśnie, że zostanie uzbrojona na docelową liczbę domów, które zostanie tam pobudowana, tak? No bo my niejednokrotnie stajemy przed takim problemem, który związany jest z tym, że powiedzmy procent działek nie jest zagospodarowanych w jakimś stopniu. Jest jakby w planach inwestycyjnych są pozwolenie na budowę domków jednorodzinnych, jednak można powiedzieć oczekiwania społeczne są troszeczkę, żeby natychmiast już wszystko wykonać, tak? Jak nie wiadomo, co dana osoba chce na swojej działce wybudować. To jest odwieczny problem, można powiedzieć. Mhm. To przechodzimy do kolejnego pytania. Czy planowana jest budowa ekranów dźwiękoszczelnych dla mieszkańców szeregówek przy poszerzaniu wylotówki z Płocka na Wyszogrodzkiej? Ale jak się domyślam, to chodzi o inwestycje bardziej Generalnej Dyrekcji Drogi. Tak, to jest tak, to jest ten. To. Czyli to nie wchodzi tutaj w nasz zakres. Czy w końcu doczekamy się remontu ulicy Pocztowej w Borowiczkach? Jednak odpowiadając na te pytanie, to no, nie będziemy bierni w tej sprawie. Jeżeli zostaniemy zaproszeni do opiniowania projektów, które będą realizowane przez Generalną, zakładam, że taki głos z naszej strony będzie. Tak? Jak zabezpieczyć wpływ dźwięków od strony nowo budowanej ulicy na te osiedle? Okej. Remont ulicy Pocztowej w Borowiczkach. Czy mieszkańcy w końcu kiedyś się doczekają? Myślę, że to nie ma co mówić o remoncie ulicy Pocztowej, tylko się budowie lub przebudowie, raczej budowie od nowa, bo ulica Pocztowa faktycznie ona nie spełnia żadnych norm, że tak powiem, jako droga. Tutaj w tym roku mieliśmy... Mieliśmy to zadanie w budżecie, staraliśmy się o środki do finansowania na tę realizację, niestety nie otrzymaliśmy ich i mamy zbyt mało ilość środków finansowych na realizację, więc sobie tutaj też zmieniliśmy troszeczkę koncepcję przebudowy tej ulicy. Jeżeli tylko będą środki finansowe, na pewno tą ulicę pocztową zrobimy też. Mhm. No to teraz czytelnicy proponują lifting skrzyżowania ulicy Bielskiej i Narodowych Sił Zbrojnych, a konkretnie wymalowanie lewoskrętu ulicy Bielskiej w NSZ. Chodzi o podobne rozwiązanie, jak było na ulicy na skrzyżowaniu Bielskiej i Tysiąclecia. Znaczy, musielibyśmy sprawdzić, mamy dokumentację całą na przebudowę ulicy, całej ulicy Bielskiej. Te skrzyżowanie wchodzi oczywiście w zakres przebudowy.
Nie wiem, czy na chwilę obecną mielibyśmy miejsce, żeby tam zmieścić ten pas, dodatkowy pas skrętu w Narodowych Siłach Zbrojnych. Musielibyśmy to sprawdzić. Jeżeli, zakładam, że jeżeli byłaby możliwość, moglibyśmy to prawdopodobnie wykonać też. Mhm. Teraz powiem szczerze, chyba najważniejsze pytanie z punktu widzenia wszystkich płocczan. Kiedy i czy w ogóle jest planowany wiadukt nad rondem Wojska Polskiego oraz poszerzenie obwodnicy do dwupasmowej? Cisza zapadła, wiem, że to trudne pytanie jest. Powiem szczerze, że chyba jeszcze trudniejsze jest pytanie, dlaczego w ogóle została wybudowana jednopasmowa obwodnica, ale tym pytaniem już nie będę męczyć. Czy w planach budowa, że tak powiem, wiaduktu nad rondem Wojska Polskiego, no już jest bardzo, bardzo długo. Tak? Też jakieś zastanawialiśmy, była koncepcja, która miała pokazywać nam ruch od strony Radziwia, czyli od mostu w stronę Orlenu. Też zastanawialiśmy, czy czasem nie zrobić w drugą stronę, więc tutaj trzeba by zrobić pewnie teraz trochę inną analizę, bo ten ruch troszeczkę zmienił się od czasu koncepcji, która powstała ileś tam lat temu. Oczywiście wszystko wiąże się ze środkami finansowymi, tak. No jeżeli byśmy mieli środki finansowe, na pewno myślę, że nasz prezydent Jacek Terebus i prezydent Nowakowski chętnie by tutaj podjęli ten temat budowy, który na pewno by rozwiązał spory, że tak powiem, problem ruchu komunikacyjnego na tym skrzyżowaniu. No nie da się ukryć, że rondo Wojska Polskiego jest trudne dla kierowców i to nie tylko z Płocka, tego względu, no właśnie patrzymy tutaj, mama przed sobą akurat, jak jeździć po rondzie Wojska Polskiego. Więc powiem, tutaj... że my już nawiązaliśmy współpracę z portalem Płockie Prawko, które tłumaczy, jak jeździć po Płocku. To... Znaczy to nie jest skomplikowane, tak? Podobno nie, ale w praktyce powiem szczerze, dzisiaj nawet rano miałam też... sytuację, kiedy samochód ciężarowy wjechał na skrzyżowanie już po włączeniu się czerwonego światła dla niego. I on, no nie wiem, nie widział tego światła. To jest szczególny problem, jadąc prosto na most, a z lewej strony, ze strony Podolszyc wjeżdżają samochody. To się dzieje cały czas. Zostały tam dostawione sygnalizatory ileś, bodajże 2-3 lata temu, dodatkowe tutaj na Wyspie Centralnej, które miałby jeszcze tutaj, znaczy, które służą temu, żeby właśnie jeszcze bardziej usmysłowić kierowcy, że jak skręca, to ma czerwone światło jednak. Ale no, jak widzieliśmy to się na różnych... Wielkie czerwone tablice, stop, nie wjeżdżaj, teraz możesz. Czy wracamy do przedszkola dla kierowców? Znaczy też druga kwestia, że to jest skrzyżowanie, no ciężko nazwać to jeszcze rondem, to jest bardziej takie skrzyżowanie z Wyspą Centralną, więc tutaj troszeczkę ten ruch nie powinien być taki typowo jak na rondo, bo nawet te przeloty też nie są tak, że trzeba chwilę zwolnić i jest jakieś odgięcie, tylko praktycznie się jedzie w jedną i w drugą stronę praktycznie na prosto, więc sobie tutaj to kierowcy powinni bardziej uważać. A z tego co widać, to sporo jest tutaj jakichś kolizji, bardzo nieprawidłowości w ruchu drogowym, co na filmikach różnych pewnie też wszyscy widzieli. Ja powiem ze swojej strony, jeżeli takie zadanie znajdzie się w budżecie któregoś roku, na pewno zajmiemy się tym tematem i zostanie to zrealizowane. Ale pod warunkiem, że zostanie takie zadanie umieszczone, podnoszę rękę do góry, zgłaszam się. Nie wykonam. Tak. Myślę, że już naprawdę wszystkich uda i chyba nam się wszyscy... do tego czasu namówić, bo chyba każdy ma problem na tym rondzie faktycznie. A co z poszerzeniem... Też na to skrzyżowanie trzeba spojrzeć, panie dyrektorze, tak troszeczkę globalnie, tak, mówiąc o tym, że połączenie komunikacyjne z ulicą Czwartaków, jak i połączenie komunikacyjne poprzez ulicę Żytnią też byłoby jakby też rozwiązaniem, nad którym też pracujemy i takie analizy powstały. Krótko mówiąc, przed rondem, od strony jakby powiedzieć miasta, od strony jakby Orlenu. Przejęcie części komunikacyjnej tuż przed rondem, czyli na wysokości ulicy Żyznej, jak i również za rondem, czyli na wysokości wiaduktu Leroy Merlin, tak powiem, no przepraszam. Tam była planowana ta droga te już połączenie, ono w rzeczy samej już by było w jakiś sposób rozładowaniem tego ruchu. Pracujemy nad tym, proszę uwierzyć, pracujemy nad tym. Od kilku lat się o tym słyszy, to nie jest w ogóle zaplanowane w WPF, ja też nie jest nigdzie wpisane. Nie, ale bo można powiedzieć, rozdzielić trzeba dwie sprawy. Zadania, które są w WPF-ie i te zadania, które nie są, ale i tak nad nimi pracujemy. To nie jest to, że jak czegoś nie ma, to nie są zadania uwzględnione, to znaczy, że one są gdzieś odłożone na bok. Nie, my cały czas, biorąc pod uwagę tą infrastrukturę, która się zmienia w mieście, bez dwóch zdań, tu trzeba sobie odpowiedzieć, znaczy tak powiedzieć, tak, zmienia się. Więc to ma wszystko wpływ na to, jak można to w przyszłości ukształtować.
Realnie? Kiedy moglibyśmy się spodziewać tego łącznika? Inicjały moje są podobne, AN, kierunek. Rozumiem. Następnym razem bardzo poprosiłem tak. pana prezydenta, żeby przyszedł. Żeby dzisiaj nie mógł być. No. Tak, jest na podpisaniu umowy. Właśnie nie wraca. Tak. Tak. Pan prezydent na pewno chętnie przyjmie nasze zaproszenie, także zadamy też te pytania, na które nie jesteśmy w obwodzie. Odpowiedzieć. To jeszcze ostatnie pytanie w zakresie tej poszerzenia obwodnicy. Czy mają panowie wiedzę jakąkolwiek na ten temat? Ponieważ kiedy byliśmy na placu budowy właśnie poszczególnych tych odcinków, usłyszeliśmy tam, że zabezpieczony teren jest, tylko jest to kwestia podjęcia decyzji tak naprawdę i środków. O odwróciłbym to. Znaczy tak, teren jest zabezpieczony, grunty sobie wykupione. Wstępne projekty, które były kilka lat temu realizowane, chyba nawet wskazywały, że mają być dwa pasy w jedną, dwa w drugą. Ale patrząc na chwilę obecną, jest to krótki odcinek obwodnicy, który i tak kończy, znaczy zaczyna się praktycznie jednokierunkowo, jednopasową jezdnią, więc i tak tą przyspieszając na odcinku 4 km, więc tutaj byśmy zbyt dużo nie przyspieszyli, a patrząc na chwilę obecną, największe problemy mamy tylko praktycznie na tym problemy. Największy ruch jest tylko rano, jak ludzie jeżdżą do pracy i wracają z pracy, więc my tutaj też to ja nie myślę, jest tak, że to nie jest to, odgłos też jest taki, że jeżeli ale ktoś... No, jeżeli chodzi o to, że i tak jadą z obwodnicą, nawet jeżdżąc do ulicy Długiej, czy do ulicy Łukasiewicza, i tak później zwężymy się do jednego pasu, więc my tutaj to i tak... Myślę, że tutaj bardziej chodzi ludziom o też pewnego rodzaju bezpieczeństwo, bo nie mówimy już nawet o wypadkach, ale już była też taka sytuacja, że tir się zepsuł po prostu tam, gdzie był tylko jeden pas i koniec. Obwodnica stoi, już nic się nie da z tym zrobić, tak dopóki nie naprawią pojazdu. Już nie wspominam o tej dużej kolizji, który się przytrafił, gdzie trzy samochody się zderzyły, w tym chyba jedna cisterna, nawet czy ciężarówka, i to też już wtedy było zablokowane. Osoby, więc my tutaj też na to nie mamy wpływu. Ale jednak gdyby były dwa pasy, łatwiej byłoby puszczać ten ruch, a tutaj już stoi, bo no nie ma jak objechać. Czyli czekamy na środki, czekamy na decyzję, właściwie nie wiadomo, czy kura zniosła jajko, czy jajko. Co było pierwsze, czy jajko, czy kura, tak. No mam nadzieję, że władze miasta kiedyś jednak podejmą decyzję w tej sprawie. Resztę pytań przekażemy panom na kartce. Już mam wydrukowane. Będziemy czekać na odpowiedź pisemną. Czytelników zachęcamy do zadawania kolejnych pytań, a panowie dzielnie będą odpowiadać, tak jak dzisiaj przyjęli na siebie te trudne pytania, za co bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli dzisiaj pan Andrzej Niedbała. Dziękuję bardzo. I pan Tomasz Żulewski. Dziękuję bardzo, do widzenia. A ponieważ jest to ostatni program przed świętami i w tym roku, chciałabym przy tej okazji życzyć panom i państwu wszystkiego dobrego, spokojnych, wesołych, radosnych świąt i spełnienia marzeń w nadchodzącym roku. Dołączamy się do życzeń i jeszcze tych drogowych. Dokładnie, jeszcze chcieliśmy od wyrozumiałości przy tym wszystkim, co jest realizowane w mieście, bo proszę uwierzyć, i wsparcia tak naprawdę, bo to są trudne chwile dla nas, jak i dla państwa. My to rozumiemy, ale prosimy o wyrozumiałość. Dziękuję bardzo. W takim razie w ten sposób kończymy nasz ostatni odcinek w tym roku. Do zobaczenia w przyszłym. Przekrój tygodnia.